przy okazji tego jubileuszowego, bo 17 filmu, dziękuję za oglądanie i za udostępnianie moich filmów oraz za dotychczasowe i przyszłe kciuki zwrócone ku górze. Może pojawią się kolejne subskrypcje? Kibicowanie zachęca do rozwoju, do poprawy jakości i utwierdza w przekonaniu, że dalsza praca w tym kierunku ma sens. Dziękuję. Szef od pogody stwierdził, że trzeba mi dać czas na nadrobienie zaległości w moich twórczych poczynaniach. Tereny poniżej 1500 metrów polewa deszczem, a powyżej posypuje śniegiem. Jest pochmurnie i mgliście. Odczytuję to jako znak, że mam zająć się opracowaniem filmów z wrześniowo-październikowych wędrówek i to niniejszym czynię, w sensie eliminuję zaległości. Wędrówka pod Chingelochtighorn jest już od kilku dni dostępna, a ten film pokaże jeszcze raz obszar wokół Oeschinensee. Startujemy! Dzień dobry. Dziś w programie Oeschinensee. Tam za mną widać jezioro. Oeschinensee, pięknie położone jezioro, otoczone górami, znajdujące się na wysokości 1578 metrów. Startujemy w Kandersteg, gondolką wyjeżdżamy na 1682 metry i schodzimy do jeziora. W międzyczasie już podziwiamy przepiękne krajobrazy. Miejsce wyposażone w efekty wow. Kilka ciekawych tras, szlaków turystycznych. Przepięknie, przepięknie, przepięknie. Urokliwe miejsce. Dziś pokażę trasę wiodącą po lewej stronie jeziora. W lewo, cały czas pod górę, pod górę, pod górę, aż w końcu zakręcimy bardzo w lewo, odwrócimy się prawie, praktycznie o 180 stopni i z powrotem wzdłuż jeziora będziemy zmierzać do miejsca, z którego zjedziemy kolejką z powrotem do Kandersteg. Po prostu fantastycznie. Popatrzcie, naprawdę warto. Zapraszam na film. Tak, szybką wędrówkę wokół jeziora już odbyliśmy i to dobrze jest. Jednak oprócz samego jeziora mamy do wyboru kilka bajecznych szlaków, w tym takie dla odważnych i dobrze zabezpieczonych i dobrze ubezpieczonych. O, na przykład tam, choć w tym miejscu wygląda to jeszcze dość niewinnie. Przy tej okazji pozwolę sobie wtrącić małe BHP. Nie popisujcie się, ludziska, odwagą. Nie wszyscy w trampkach czy sandałkach, tudzież bez zabezpieczeń, zakończą popisy powodzeniem. Czasem stopa zjedzie o stopę za daleko. Już nie jeden raz widziałem tu śmigłowiec ratowniczy w akcji. Ale do brzegu. Samo jezioro już było, więc tym razem oddalimy się od jeziora i powędrujemy wysoko ponad jeziorem bezpiecznym szlakiem północnym. Ja go tak nazywam. Jednak i tu warto mieć w miarę dobrą formę fizyczną i obuwie właściwe dla górskich szlaków. Licząc metry od górnej stacji kolei linowej i kończąc je liczyć w tym samym miejscu, do przewędrowania mamy około 8,5 km. Nic strasznego. Trzymając się wytyczonego szlaku, co u mnie akurat jest rzadkością, maksymalna wysokość, na jakiej się znajdziemy, wynosi 1988 metrów nad poziom morza.
Do pokonania mamy więc różnicę wysokości wynoszącą zaledwie i niespełna 500 metrów. Do wyboru mamy dwie możliwości. Albo od razu pod górę w kierunku Heuberg oraz Abweit i dalej przez Oberbergli i Unterbergli do jeziora, albo najpierw nad jezioro, a później w górę kierując się na Unterbergli. Tym razem pójdziemy w lewo, czyli zgodnie z zapowiedzią ze wstępu zrobimy tę pętlę według drugiej możliwości. Tu i ówdzie spotykając pasące się krówki. Ruszajmy więc! Och jej! Tu zaczynamy oddalać się od jeziora, które znakomicie odwracało naszą uwagę od tego, że prawie cały czas mieliśmy pod górkę. Ale nic z to. Oddalanie się od jeziora nie oznacza straty piękna krajobrazów. Oj nie! Będzie pięknie! Ach, to nie jest cała prawda. Będzie cudownie! Jeszcze jeden wodospadzik tuż nad jeziorem i nadal będziemy mieli pod górkę. Lecz na jakiś czas zrobi się bardziej stromo. Tak do Oberbergli. A dalej będzie prawie płasko. Tu i ówdzie lekko pod górkę i za chwilę z górki, aż dojdziemy do miejsca, z którego powędrujemy już tylko z górki. To piękne jezioro będzie nam wciąż towarzyszyć. Tylko z rzadka stracimy je z oczu, które to oczy i tak będzie cieszyć piękno krajobrazów w całej jego okolicy.
także kolejnymi strumykami, potokami, wodospadami. Stąd to już właściwie tylko z górki na pazurki. Pięknie było. I jeszcze będzie pięknie. Aż po samą stację kolei linowej. Thank you.
Zatoczyliśmy pętelkę o długości około 8,5 km, a to w górę, a to z góry, a na koniec krowa pogoniła mnie ze swojego pastwiska. Nie ta mała, ta duża.